Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie Detektyw Prawdy TV. Komentuję rzeczywistość na podstawie Biblii. Może tak, na wstępie. Zapowiadany na igrzyskach atak terrorystyczny, o którym informowały służby, okazał się totalnym fejkiem. I poza 40 bodajże sportowcami rzekomo zarażonymi C1-9, na tejże imprezie na cześć Zeusa było bardzo, bardzo spokojnie. Musiało być spokojnie, dlatego że to był jeden wielki spektakl na cześć y, przeciwnika Boga, na cześć przeciwnika Jezusa Chrystusa, w którym brali udział sportowcy i wszyscy ci, którzy y, miłują igrzyska, y, oglądacze. Słuchajcie, no patrząc po tym, co tam miało miejsce podczas otwarcia i podczas zamknięcia igrzysk, uważam, że lucyferiańskie władze. Otwarcie, coraz bardziej otwarcie kpią z niezdającej sobie sprawy z okultyzmu igrzysk większości ludzi. I o ile spektakl rozpoczęcia igrzysk był manifestacją sodomii i yy, 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 taką wiadomością przesłaną ludzkości o nadejściu czwartego konia z Apokalipsy, to zakończenie igrzysk było wiadomością o nadejściu Antychrysta. Koniec był uzupełnieniem początku. Oba widowiska stanowiły całość przekazu, taki porządek z chaosu. Najpierw chaos, a następnie wybawiciel. Niestety, ale według mojej wiedzy i według Biblii, większość pójdzie za Antychrystem. Niestety również większość chrześcijan, letnich, nominalnych chrześcijan, którzy owszem, Wierzą w Boga, ale jest to Bóg uniwersalny i tak jak śpiewał Depeusz Mott, Personal Jesus. Personalny Jezus, dostosowany do stylu życia danej osoby. Nie człowiek dostosowany do Jezusa Chrystusa prawa, tylko Jezus dostosowany do stylu życia danej osoby. Taki jest Bóg nominalnych chrześcijan. Także niestety większość chrześcijan pójdzie z antychrystem. Jest jednak pozytywny tego aspekt, tego wszystkiego. Otóż z wielkiego ucisku zapowiadanego przez Biblię narodzi się tłum oddanych Jezusowi ludzi. Wydaje mi się, że będzie to się działo, dlatego że część ludzi część ludzi zobaczy, że nie ma nigdzie indziej nadziei, że coś jest nie tak i teraz dochodzi do takiego przebudzenia albo ale znaczy tak naprawdę tak naprawdę jeszcze to nie jest ten czas jest to takie począśnięcie, że coś tu nie gra, coś jest nie tak, i popatrzcie, nawet YouTuberzy, którzy do tej pory mówili tylko o spiskach, yy, yy, mówią o okultyzmie podczas ceremonii. Księgowi mówią, radcy prawni, jacyś sportowcy, nie mówią oczywiście o Bogu, tylko mówią o tym okultyzmie. Yy, nie mówią o Słowie Bożym. Ja nie wiem, czy oni są kontrolowaną opozycją, czy nie, natomiast yy, nie jest sposób tego pomyśleć. Minąć. Wiadomo, że większość z nich robi to dla clickbaitów. Nagrywa te filmiki. Nie ma tam głębi, nie ma tam słowa Bożego, nie ma tam mowy o tym, co, o czym mówi Księga Objawienia. Jest natomiast show, jest natomiast sensacja, ale na sensacji to się wszystko nie skończy. No, ale może, może o tym troszeczkę później. Teraz. Przeanalizujmy sobie okultyzm zakończenia igrzysk 2024. Nie pokażę Wam filmu, gdyż mogliby mi wyłączyć yy, kanał z powodu naruszenia praw autorskich w jakiejś tam stacji, dajmy na to, a więc pokażę Wam zdjęcia. Może yy, jako komentarz do tego co widzicie yy, z lotu ptaka. Komentarz z Biblii, oczywiście, jest napisane tak: wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Tak, jak widzicie na swoich monitorach, pierwszy list Jana, piąty rozdział, dziewiętnasty wers. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Przy czym złego powinno być z dużej litery, ponieważ jest to konkretna istota. I o czym świadczy ten wers? Ten werset świadczy o tym, że ci, którzy narodzili się z Ducha Bożego i chcą się karmić codziennie Słowem Bożym, mieć relację z Jezusem, są z Boga. Natomiast cała reszta świata tkwi w mocy, w mocy złego, czyli w mocy przeciwnika Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, jeżeli ktoś. Temu nie wierzy i uważa, że tego typu rzeczy są nadinterpretacją, to jeżeli jest nawet tym letnim chrześcijaninem, niech sobie przypomni po prostu, niech sobie przypomni, jak Jezus był kuszony na, na pustyni i kiedy diabeł oferował mu wszystkie królestwa ziemi. Jezus Chrystus nie zaprzeczył posiadaniu ziemi przez diabła. Po prostu nie chciał skorzystać z jego oferty. Nie chciał się Mu pokłonić, nie chciał y, oddać Mu chwały, ponieważ Jezus y, oddawał chwałę swojemu Ojcu. Tylko i wyłącznie. Y, ale to już wtedy diabeł miał wszystkie królestwa na ziemi, wszystkie, łącznie z Jerozolimą. Wszystkie królestwa były jego. I nic się nie zmieniło od tamtej pory, natomiast zmieni się, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Na ten czas Wiemy, że cały świat tkwi w mocy złego. I takie jest też pierwsze ujęcie, gdzie widziana jest z góry ziemia w szponach rogatego. I Biblia mówi o tym, że cały świat jest w mocy złego, tak jak wspomniałem, ale ludzie tego nie widzą, gdyż nie znają Biblii. Gdyby znali Biblię, to nie oddaliby władzy tym ludziom, którzy oddają przeciwnikowi Boga cześć. No więc dlatego dają się nabrać na takie teatrzyki typu walka PO z PiS, Ukraina z Rosją czy walka Republikanów z Demokratami i wicewersja jak to niektórzy mówią. Następne ujęcie jest tak wymowne, że każdy wierzący biblijny człowiek rozszyfrował tę symbolikę. Popatrzcie. Antychryst wstępuje na ziemię z nieba na oczach świata. Widownia igrzysk jest dosyć sporą widownią, można uznać symbolicznie, że jest to widownia świata. No więc Antychryst wstępuje na ziemię, z nieba, na oczach świata, aby naśladować Jezusa Chrystusa, który wstąpił z nieba, został zrodzony z Ducha Bożego i później wstąpił do nieba. Spójrzcie na to foto. Świetlana postać spada z góry, oczywiście no, w domyśle z nieba, i scena, która była pokazana w niejednym filmie Science Fiction, właśnie zapowiada nadejście Antychrysta. Tak było też w filmie z Transformersami. Ja za chwilkę wam pokażę to ujęcie, kiedy spadali z nieba ci wybawcy ludzkości. Zerknijcie. Takie programowanie ma również miejsce, miało również miejsce podczas ceremonii zakończenia Igrzysk w tymże roku, gdzie właśnie ta świetlana postać spada z góry i w związku z tym ludzie już teraz zakodowują sobie, że coś takiego wspaniałego może mieć miejsce. Ci, którzy teraz na przykład słuchają tego, co ja mówię, Doskonale sobie zdają sprawę z tego, co się wydarzy, co się może wydarzyć, natomiast większość ludzkości nie ma o tym pojęcia, a więc zakodowuje sobie pewne obrazy, które później będą no, jakby odtwarzane, i ta, ta, ten sentyment do tego, co kiedyś widzieli. Ten, 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 ten patos, to, to piękno z różnych scen filmowych, tak jak w Transformers'ach, gdzie przybyli dobrzy Transformersi, którzy walczyli ze złymi Transformersami, zadziała w ich umysłach w odpowiedniej chwili. Tutaj świetlana postać ląduje na Ziemi, jest w Złotym Odzieniu. Jako symbolu dostojności i królewskości. Wiadomo, złoto jest szlachetne, więc ta złota chodząca mumia tak naprawdę ma, ma rogi, ale to później jeszcze Wam pokażę, aby nie było wątpliwości, kto to jest i kogo reprezentuje. Kolejna scena jest również bardzo interesująca, bardzo wymowna i można by powiedzieć, skąd my to znamy? Postacie ubrane na biało jako symbol, a jakże farmakei, a dokładniej mówiąc pandemii, biegają w maskach zupełnie jak na koncercie Madonny w Izraelu pół roku przed pandemią. A więc co? No, Informują nas o kolejnej pandemii. Przypomnijcie sobie, co robiła Madonna. Czy widzicie? Zastanawiającą zbieżność. Czy widzicie? Ten wspólny mianownik Madonna, tutaj z, z opaską na lewym oku, z nadrukiem X, czyli symbol antychrysta, po bokach ludzie w maskach taka no, wiosna, wiosna antychrysta, dlatego że postać po prawej stronie tak po prawej stronie ma, ma ten wianuszek taki na głowie, więc symbolizuje nadejście czegoś, narodziny czegoś, wiosna antychrysta. Tak. I również w tych igrzyskach przejdźmy do zdjęcia są ludzie w maskach, biegają. Tutaj niektórzy nawet fruwają. Jest taki zamęt, zamieszanie. Czyli na pewno będzie dużo chaosu i my o tym dobrze wiemy. Ja jeszcze postaram się nagrać jutro lub pojutrze filmik o tym, co się dzieje w Anglii, bo to też będzie miało związek. Ale ogólnie rzecz biorąc, musimy sobie tutaj jasno powiedzieć, że planują chaos. Chaos związany z kolejną pandemią. No, teraz jest dosyć spokojnie, jest, jest ciepło. Yy, nikt nie podejrzewa, że będzie to samo, co było w roku 2020 czy 2021, że będzie jakiś przymus, że będą nowe ustawy. Yy, większość przestała wierzyć w powrót. W powrót yy masek w powrót tego całego reżimu, ale chciałem Wam powiedzieć, że ja wczoraj jadąc samochodem mm, przez miasto zauważyłem starszego pana, biednego starszego pana, który w temperaturze około 25 stopni, czyli no było dosyć ciepło, szedł ubrany właśnie w maskę zasłoniętą twarzą na twarzy miał maskę, i tak sobie pomyślałem, że no, bardzo mi szkoda tego, tego człowieka. Ja, ja nie jestem w stanie mu pomóc, pomodliłem się o niego, ale jeżeli tak jest, że ludzie już reagują na, na to, co media przekazują, a już w lipcu była mowa o chyba bodajże dziesięciokrotnym wzroście zachorowań na, na celebrytę. 1,9 i podczas igrzysk zachorowało podobno 40 sportowców, nie wiadomo ile w tym prawdy, czyli nie byli tu wtajemniczeni i robili sobie jaja z publiki. Nie ma tego znaczenia tak naprawdę w tej sytuacji, nie rozdrabniajmy się. Tak czy owak retoryka przedpandemiczna zaczyna działać, prawda? No więc oni informują, że... Pośród tego chaosu nadejdzie ich pan, na którego czekają, ich wybawiciel. Ich wybawiciel od czego? od czego lub od kogo? Ich wybawiciel, ale od Jezusa Chrystusa, czyli to będzie wybawiciel od prawa. Dlatego światem rządzi lewica, i nie tylko lewica bezbożna, ale też lewica pobożna, bo PiS na przykład, czy Republikanie są lewicą pobożną. Również kontrolowaną przez system. Inaczej nie doszlibyśmy do takiego punktu, do którego doszliśmy, inaczej pan Morawiecki z Panem Niedzielskim i innymi ludźmi nie wprowadzaliby tych, tych no tego reżimu sanitarnego. Nie ma znaczenia, jaka będzie partia, czy sprawa, czy z lewa, oni będą realizować swój cel. Następny obrazek. Aby utworzyć odwróconą, świętą trójcę, Antychryst spotyka się w pierwszym akcie z dwiema postaciami utosonomiami z bezimiennym, niewidzialnym, ukrytym, z całkowicie zakrytą twarzą. Nosicielem olimpijskiego pomienia i czwartym miejscem apokalipsy. Bioniczny, transludzki cyborg na bladym koniu. Koń również jest bioniczny, zauważmy to, interpretowany jako śmierć. Bezimienny rycerz śmierci, Cyborg, przynoszą Antychrystowi flagę. No i pikanterii w tym wszystkim dodaje fakt, że podczas ceremonii zakończenia igrzysk wystąpił dla publiczności zespół o nazwie Feniks. A Feniks jest mitycznym ptakiem uznawanym za symbol słońca oraz wiecznego odradzania się życia. I ci, którzy znają choćby trochę symbolikę tajnych stowarzyszeń, dobrze wiedzą, że Słońce i jego kult odgrywają wielką rolę w okultyzmie. Feniks, oczywiście uosabia szatana, i spójrzcie na tytuł tego wideo z YouTube, które znalazłem. Tak, Feniks jest najstarszym okultystycznym symbolem. Podwójno głowy orzeł jest masońskim symbolem. No i nawet w tym opisie tego filmu jest napisane, że większość okultystów wierzy, że Feniks jest symbolem Lucyfera, który został strącony w płomienie i który ich zdaniem pewnego dnia powstanie triumfalnie. Oni w to wierzą, że ich pan, szatan, powstanie triumfalnie i to jest ich pięć minut i oni uważają, że, że wygrają tę wojnę, ale to, to jest ludzka pycha. Mają władzę, mają jakieś tam dobre szkoły, często jezuickie, gro z nich, z tych ludzi, którzy mają największy wpływ na całą resztę świata skończyło szkoły jezuckie, właśnie musicie to wiedzieć jako katolicy i nie rozdzielajcie sobie tego, że jakiś był kościół przedsoborowy czy coś, że on był piękniejszy, bardziej piękny i wszystko było ok. Nie. Bóg wybrał sobie, Pan Jezus sobie wybrał swoje zgromadzenie nie w żadnym kościele, tylko w duchu i w prawdzie. Tak, mówi Ewangelia Jana. W duchu i w prawdzie, ale czego? Słowa Bożego. Nie prawdzie antysystemowej, tylko, tylko wprawdzie słowa, słowa Bożego. Tak to wygląda. Słuchajcie, ja myślę, że przyjście Antychrysta kimkolwiek on nie jest lub czymkolwiek nie jest, nie nastąpi szybko, gdyż najpierw musi przyjść czwarty koń, ale tego typu oprogramowanie wystarczająco mocno wbije się w ludzką psychikę, że kiedy ludzie zobaczą fałszywego wybawiciela, zaprowadzą. Fałszywego wybawiciela zaprowadzającego pokój, to pokochają go, a wtedy okaże się, kto był prawdziwie oddany Jezusowi człowiekiem, a kto pójdzie za fałszywymi cudami i kłamstwami hazarskiego antychrysta, o których mówi Biblia, że, że człowiek bezprawia przyjdzie pośród cudów. Kto był oddany instytucjom religijnym, a kto uwierzył Słowu Boga? Kto pokochał bożka telewizji, czyli demona, bo na pewno za telewizją stoi demon, telewizją tą, tą, tą tradycyjną. A dla kogo Biblia, czyli Słowo Boże, jest Bogiem. prawda? Przypomnijmy sobie to, o czym mówię. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. I bogiem było słowo. Ono było na początku Boga wszystko, przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. No niestety, ale większość ludzi na ziemi popełnia grzech bawuchwalstwa, czyli łamie drugie przykazanie, a grzech ten polega na tym, że ubóstwiają telewizor i telewizję. I to medium staje się dla nich autorytetem, źródłem prawdy, a tak naprawdę jest przecież źródłem kłamstwa. Pandemia to dobitnie pokazała, i ci, którzy uwierzyli przekazowi telewizyjnemu, padli ofiarą kłamstwa. Częściowo już ich nie ma, inni są okaleczeni. No, dlatego, że właśnie telewizja jest medium kłamstwa, a Biblia mówi, że ojcem kłamstwa jest szatan i to jest niesamowite, że. Żyjemy w czasach ostatecznych, za nami jest już akcja wojskowa o zasięgu ogólnoświatowym, zwana pandemią. Trwa wojna na Ukrainie, za którą przecież płacimy w postaci niesamowitej inflacji i większych kosztów, a ludzkość nie widzi, że żyjemy w czasach ostatecznych. Karmią się jakimiś, y, 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 jakimiś śmieciami informacyjnymi. Y, mają styl życia odchodzący od prawdy i dlatego nie widzą tego, co powinni widzieć. Ale Oczyszczalnia Wielkiego Ucisku Biblijnego, kiedy przyjdzie Antychrys, zdejmie maski tych, którzy kryją bestię, są bestialstwo. I popatrzcie, mamy XXI wiek. Większość wierzących uważa, że żyjemy w czasach ostatecznych. Wierzących, badających pismo. Ale praktycznie nikt nie wskazuje bestii z apokalipsy. Ja mam na myśli bestię z XIII rozdziału. A więc kryją. Tą hazarską bestię, bo taka jest ich rola. Co widać po odgórnej Ekumenii Kościołów protestanckich. I praktycznie żaden pastor nie wskazuje na bestię z morza, ani na bestię z ziemi. Nie interpretują tego, bo albo musieliby skłamać, albo naprowadzić ludzi. A bestią z morza. Bestią z morza jest definitywnie. Pewne państwo, które ukradło tożsamość ludu Bożego, ukradło, przyczepiając sobie tą etykietę. Natomiast bestią ziemi są Stany Zjednoczone, wykonujące rozkazy. Bestii z morza, czyli tego fałszywie wybranego państwa. I ja się dziwię wierzącym, którzy oglądają geopolityków, biących pianę o różnicach między państwami i konfliktach. Nie ma żadnych konfliktów, wszystko to teatr. A istnienie Organizacji Narodów Zjednoczonych jest dowodem na to, że istnieje rząd światowy. ONZ to nic innego jak Zjednoczone Kaganaty Hazarii. Słuchajcie, żyjemy w czasach ostatecznych, tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa. I to jest ciekawe, to jest naprawdę dla mnie bardzo ciekawe, że żadna religia chrześcijańska nie oczekuje Jezusa. Żyją, jakby miał przyjść za 100 lat, a wydarzenia na świecie i ustawy diabelskie pokazują, że to już jest ten czas. I ja nie wiem kiedy przyjdzie pan Jezus. Obstawiam bez żadnej daty, że wielce prawdopodobnym rokiem, bo nikt nie zna dnia ani godziny, ale możemy czasy po prostu określać jakoś przybliżać. Uważam, że jest wielce możliwe, iż będzie to rok 2030, dlatego że oni mają swoją agendę 2030 i wtedy może być znakowanie bestii, to może być po prostu finał. Po prostu tak typuje i nie wiem czy tak będzie, po prostu, żeby mnie nikt nie łapał za słówka, jak jesteś tam hejterzy chrześcijańscy, z którymi się nie utożsamiam w ogóle i nie chcę mieć z nimi do czynienia i nie chcę, żeby mnie słuchali. Po prostu tak to typuję i mogę się w tym pomylić, nie wyznaczam żadnej daty. Jeszcze jedno, musimy sobie powiedzieć, Apokolipsa nie jest księgą sensacji, choć tak naprawdę wydarzenia w niej zawarte są sensacyjne, są, są niesamowite. Księga Objawienia, bo tak też jest nazywana wymiennie Apokalipsa, pokazuje nam, co się stanie z ludźmi, którzy grzeszą i nie chcą się nawrócić. Owszem, Apokalipsa pokazuje fatalny koniec szatana, jego hordy, demonów i upadłych aniołów, ale pokazuje też, co się stanie z ludźmi, którzy nie byli posłuszni Słowu Bożemu. Czyli po prostu pokazuje los przeciętnych ludzi. Apokalipsa, rozdział 21. I powiedział do mnie: Stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Ja teraz nie będę zajmował się interpretacją tych wersetów, bo to naprawdę wymagałoby poświęcenia odpowiedniej ilości czasu i na pewno nie byłaby to minuta, bo jest tutaj kilka co najmniej grup, prawda? Czarownicy, bałwofalcy. Czarownikami są też osoby, które manipulują. To są osoby, które programują innych. Bałwuchwalcy, czyli ci, dla których pewna rzecz, Pewne hobby jest ważniejsze niż Bóg, czyli zabiera to więcej czasu. Albo w ogóle są poświęceni takiej rzeczy, czy, czy osobie. Bo nie tylko to, nie, to jest, nie tylko hobby, ale też to są to osoby. Przypomnij sobie, że Abraham był zbadany pod kątem bałwochwalstwa względem syna jedynego, prawda? No więc. Yy, 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 yy. Może to być też rodzina. Jeżeli dla kogoś jest coś ważniejsze niż Bóg, ten jest bogowalcą. Jeżeli jeździsz stale na rowerze i to zajmuje ci więcej czasu niż, niż relacje z Bogiem, nie czytasz słowa Bożego w ogóle i nie modlisz się, jeździsz codziennie na rowerze, ale nie modli się codziennie i nie czytasz słowa Bożego, to oznacza, że to jest Twój Bóg. Rower jest Twoim Bogiem. Taki przykład. Słuchajcie, ja sam mam rower, sam biegam, ale nie jest to ważniejsze. Dla mnie jest ważniejsze słowo Boże. Yy, wiadomo, że człowiek czasami może kupić sobie lody, może kupić sobie czas, czasami ciasko czy yy, nie wiem, coś innego zrobić, yy, yy, przeczytać książkę. Yy. Postawcie sobie pod to, co, co tam chcecie, byle nie było to niezgodne, niezgodne z Biblią, ale jeżeli na przykład człowiek myśli tylko o jedzeniu, a w ogóle nie ma do czynienia z Bogiem, ze Słowem Bożym, to oznacza, że ma swojego małego Boga, jest bałwochwalcą. ma Boga z małej litery. No, i już poświęciłem temu trochę, trochę czasu, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na początek siódmego wersetu. Kto zwycięży? Tutaj nie ma mowy o jakimś tam bilecie do nieba wydawanym przez Kościół katolicki czy Kościół protestancki. Zbawienie jest utracalne i w ogóle to najpierw trzeba się narodzić z Ducha Bożego na nowo, zobaczyć odmienność tego świata, tego systemu, który tutaj panuje na świecie, od Królestwa Bożego. Trzeba zobaczyć najpierw odmienność, tak jak jest to o tym mowa w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, a później zdecydować się wejść do tego Królestwa. To są dwie odrębne czynności. Najpierw trzeba zobaczyć to Królestwo. Polecam Jana 3, Ewangelia Jana 3, rozdział. Najpierw trzeba zobaczyć to królestwo, a później zdecydować, czy chce do niego wejść. I nadchodzi taki czas, kiedy ludzie zobaczą odmienność systemu tego świata od systemu Bożego, bo na razie religie ich oszukują i mówią, że są zbawieni, że jakoś to będzie, żyją swoim życiem. Słuchajcie, ja już byłem, mieliśmy czas w łebie i. Byłem w innych miejscowościach przez te wakacje i widziałem, że ludzie tak naprawdę chodzą ze zwieszonymi głowami. Smutni są, nie są zadowoleni wbrew pozorom. Mimo, że wypoczywają gdzieś tam, przeciskają się w tłumie, obijają jeden od drugiego, niosą teleżaki, parawany gdzieś tam na plażę, to nie zauważyłem powszechnej radości. Ludzie są raczej uciskani, a dlatego są uciskani, ponieważ nie znają Boga. Gdyby znali Boga, nie wybieraliby no, no, na, na swoich posłów, oprawców swoich. Prawda? A więc podsumowując, ten rozdział 21 od 6 wersetu do, do 9 jest tutaj mowa o zwykłych, przeciętnych ludziach, bo w innym miejscu jest mowa o antychryście i fałszywym proroku, czyli o papieżu. Że trafi do jeziora ognia, ale tutaj mamy informację o tym, że zwykli ludzie, zobaczcie, niewierzący, strachliwi, strachliwi względem, nie strachliwi, bo się myszy boją. Już zostałem jakby w tym momencie, sam się wkręciłem w dłuższą interpretację, ale bo. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ktoś może tego nie rozumieć, dlatego no, postanowiłem już to wyjaśnić. Nie dlatego boja, bojaźliwi wylądują, bo się boją myszy, wylądują w jeziorze ognia, w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Ale ci, którzy yy, boją się zaufać Bogu, bo stracą coś, yy, wolą wybrać ten świat. Tak jak żona Lota to zrobiła, ona, ona była właśnie bojaźliwa. Yy, uciekała z Sodomy, ale się obejrzała za nią, bo szkoda jej było. Ona się tam dobrze czuła. Sodoma tak naprawdę była yy, bogatym miastem. To, to nie była jakaś tam bieda, od której trzeba było uciekać. Oni musieli uciekać, ponieważ to miasto miało być zniszczone, ale i było szkoda tego przepychu. Mimo że panowali w niej sodomici, ludzie niesamowicie zepsuci. Prawda? To tak wyjaśniając kwestię bojaźliwości. W skrócie totalnym, bo to wymagałoby też osobnego omówienia. Jak usłyszeliście, razem z demonami zginą również zwykli ludzie. Zginą zwykli ludzie, bo. Każdy, kto kocha yy, telewizję, kocha kłamstwo, a więc zginie śmiercią drugą. Każdy, kto nie kocha prawdy, słowa Bożego zginie. No i pytanie do moich braci sióstr Czy ostrzegacie swoje rodziny przed śmiercią drugą? Czy po prostu myślicie, że no, jakoś to będzie? Ja nie mówię o, tym, o takiej sytuacji, kiedy robiliście to i. Yy, yy, Spotkało się to z dezaprobatą, z niechęcią, z jakąś tam awersją, ale ja mówię o tym, kiedy znacie Słowo Boże, wiecie, jak się to skończy i nie potrząsacie tymi ludźmi. A chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, tak na koniec, na jedną bardzo ważną scenę, której nie omówiłem. Podczas tej, tej ceremonii zakończenia igrzysk tegorocznych, ja za chwilkę Wam włączę tę no, kilkusekundową scenę z tego, z tego filmu. Mam nadzieję, że nie potraktują tego jako naruszenie. Ale tutaj po środku ta złocista postać, która jest jakby archetypem Antychrysta. Jest wyniesiona przez ludzi, którzy są jakby trupami, i ten Antychryst na nich stoi, na nich wyrósł. Popatrzcie. To są ci ludzie w maskach, o których wcześniej mówiłem. Ludzie, którzy zostali poddani inicjacji lucyferiańskiej, uwierzyli kłamstwu, są martwi duchowo i wynieśli Antychrysta do góry. Zobaczcie, on tutaj powstaje na ich barkach. Jest to bardzo wymowne. Yy, jeszcze raz. To ludzie sami wyniosą Antychrysta do góry. Yy, I to będą ludzie martwi duchowo. Ludzie, którzy mają zamknięte usta, ludzie, którzy oczywiście symbolicznie, prawda? I powiem Wam tak: no, na pewno po moim filmie, może już nawet oglądaliście jakieś inne, powstanie dużo interpretacji. Może coś przeoczyłem, ale co do meritum, uważam, że takie jest przesłanie. Informują o nadejściu Antychrysta i yy, popatrzcie. W roku 2012 również był Feniks i również można było uznać, że Antychryst przyjdzie niedługo. Oczywiście zbliżamy się, wiadomo, że jest coraz bliżej niż dalej, ale to wcale nie musi być w tym roku. Może, ale wcale nie musi być w tym roku, to może być za rok, dwa, trzy, cztery. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyście się przebudzili, jeżeli jeszcze nie przyszliście do Słowa Bożego i do Jezusa Chrystusa. To zróbcie to czym prędzej, bo im później, tym, tym będzie dla Was gorzej. Bo ja jestem już gdzieś, mam staż, jaki, powiedzmy, że w 2010 nie wiem, mniej więcej się przebudziłem. Narodziłem się z Ducha Bożego w 2015. Zobaczcie, ile mi to czasu zajęło. Przez dwa lata żyłem jeszcze fałszywymi naukami protestanckimi do roku 2017. I później dopiero zacząłem ufać całkowicie Słowu Bożemu. Zacząłem osobiście zgłębiać Słowo Boże, nie opierając się na naukach kogoś innego. Oczywiście trzeba było szukać gdzieś tam czasami pomocy, ale nie słuchałem już nauk pastorów kompletnie od, od 2017 roku mniej więcej. A więc zobaczcie, jaka długa była moja droga, a już nie mówiąc o tym, jak w tym procesie całym mojego uświęcania, który nadal trwa i będzie trwał, uczestniczył Jezus, który no, wychowywał mnie i czasami to nawet boleśnie. A więc jeżeli wcześniej, wcześniej zaczniecie, wcześniej poznacie prawdę, która was wyzwoli nie tylko z kłamstw tego świata, ale też z siedeł własnych grzechów, bo żaden człowiek, który żyje grzechem, nie dostanie się do Królestwa Bożego po prostu po w staniu czeka go sąd i wiesz, to potępienie. Ja nie chcę tutaj nikogo straszyć, tylko posługuję się prawdą Słowa Bożego i tak jak Bóg chce uratować każdego człowieka, tak, ja też nie miałem na celu kogoś potępić czy przestraszyć jakimś tam piekłem, ale potrząsnąć po to, żeby danego człowieka uratować. Tak czy owak, dziękuję za wysłuchanie i życzę jak zwykle owocnych przemyśleń, wszystkiego dobrego dla Was w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się, do usłyszenia.